Cześć, dzisiaj zabieram Was do mojego świata i trochę Wam poopowiadam, jak to u mnie wygląda, na jakim etapie aktualnie jestem, jak trenuję. A od niecałych 2 miesięcy trenuję zgodnie z cyklem menstruacyjnym, także poopowiadam po prostu, jak się czuję na takich treningach. Również opowiem o kaloriach, których nie liczę, ale mniej więcej wiem na oko, ile ich spożywam. No, także idę zjeść omleta, lecę na trening, zobaczymy, co z tego będzie, ale właśnie nie wiem, co z tego będzie, bo przez tego czarnego kota, który tam się wyleguje, tak się dzisiaj nie wyspałam, że pewnie wlecie jakaś mocniejsza kawa. Ogólnie ostatnio mam tak, że bardzo dobrze mi się trenuje i nie chcę opuszczać tych treningów, i kiedy na przykład są dni, jak jest szaro-buro na dworze, ostatnio w sumie nie ciężko o te dni, to albo piję mocną kawę, albo biorę przetreningówkę w domu i wtedy nie mam odwrotu, muszę iść na trening, bo nie mogę wytrzymać po prostu w domu. To jest moja strategia ostatnio i działa, także polecam. Aktualnie spożywam od 2800 do 3000 kalorii. Nie mam problemu z ich przejedzeniem, no jak widać nie jestem niejadkiem. I też nie sugerujcie się mną, ani nikim innym, bo zapotrzebowanie będzie zależeć od wielu czynników. Ostatnio na śniadanie u mnie zamiennie z owsianką gości omlet z najróżniejszymi dodatkami. Dobrze się po nim czuję na treningu, dlatego jak mam jakiś cięższy trening do zrobienia, to właśnie stawiam na omlet, bo dobrze mi się po prostu po nim trenuje. W sumie mogę powiedzieć, że mam teraz końcówkę masy, bo jest koniec lutego, a pod koniec marca będę zaczynać redukcję. Jeszcze nie mam żadnego dnia ustalonego odgórnie. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, zobaczymy, jak będę sama się czuć w swoim ciele. Ale na pewno pod koniec masy jeszcze będę sprawdzać swoje maksy, bo interesuje mnie szczególnie martwy i płaska, czy udało mi się poprawić. Także jeżeli po rutynie będzie, to wstawię taki materiał. Także możecie stawić łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć mnie w akcji i w maksach. Jeżeli chodzi o wagę, to aktualnie pokazuję 63 kg. Aktualnie trenuję 4 razy w tygodniu treningiem góra-dół z naciskiem na dół ciała, a od 7 tygodni trenuję zgodnie z cyklem menstruacyjnym. Chciałam na sobie przetestować taką metodę treningową, ponieważ czasami przed okresem borykałam się z bólami brzucha, ciężej mi się progresowało na treningu, gorzej się ogólnie czułam, nie chciało mi się chodzić na treningi i to mnie strasznie demotywowało. Z drugiej strony chciałam maksymalnie wykorzystać swój potencjał do budowania masy mięśniowej, dlatego postanowiłam się przerzucić na takie treningi i uważam, że każda kobieta powinna przetestować po prostu taki trening na sobie, aby sprawdzić, jak ona będzie się czuła na nim. I na pewno osoby, które borykają się ze zespołem napięcia przedmiesiączkowego, mogą uzyskać przy takim treningu lepsze rezultaty, ponieważ nie będą chodzić zdemotywowane na trening, a cały czas będą widziały, że idzie to w dobrym kierunku, a także w dłuższej perspektywie czasu będą po prostu się lepiej czuły same ze sobą, bo będą widziały, że treningi przynoszą lepsze rezultaty, chodzą na nie z uśmiechem, a nie z przymusem, nie muszą dźwigać na siłę, ponieważ wszystko można dostosować pod swój cykl, pod swoje samopoczucie. Moim zdaniem też nie można się trzymać sztywnego harmonogramu, ponieważ nie mam tak, że przed każdą miesiączką czuję się fatalnie, dlatego też nie przed każdą miesiączką właśnie będę trenować w ten sposób, a raczej będę starała się po prostu obserwować swój organizm, obserwować swoje samopoczucie, swój zasób sił na treningu, stosować wszystko pod aktualny trening. Nasz cykl dzieli się na dwie fazy, fazę folikularną oraz lutealną. W pierwszej fazie jesteśmy w stanie znieść znacznie większą objętość na treningu, jesteśmy w stanie ciężej trenować, podnosić większe ciężary, także jesteśmy w stanie budować więcej masy mięśniowej. Ogólnie nasze samopoczucie jest lepsze, lepiej się czujemy w swoim ciele, a także mamy mniejszy apetyt. Natomiast druga faza charakteryzuje się mniejszą siłą na treningu. Mogą pojawiać się także bolesności w okolicach brzucha. Ogólnie mamy gorsze samopoczucie, tolerujemy mniejszą objętość, mogą być problemy z regeneracją. I ten trening jest właśnie dopasowany pod te wszystkie aspekty, o których wspomniałam przed chwilą. W praktyce to wygląda tak, że w pierwszej fazie chcemy maksymalnie wykorzystać nasz potencjał na treningu, trenujemy ciężej, podnosimy większe ciężary, pracujemy na niższym zakresie powtórzeń. Natomiast w drugiej fazie, jeżeli dochodzi do gorszego samopoczucia, większego zmęczenia, pracujemy już na wyższym zakresie powtórzeń, a w tygodniu poprzedzającym okres możemy robić roztrenowanie, czyli deload. Bardziej szczegółowy film na ten temat na pewno nagram za jakiś czas, gdzie opowiem dokładnie, jakie zakresy powinno się przyjąć powtórzeń, jak to wygląda w praktyce. Aczkolwiek jeżeli miałabym powiedzieć o tym, jak ja się czuję na tym treningu, to muszę powiedzieć, że bardzo mi się on podoba. Mam dobre samopoczucie i przede wszystkim po okresie mam znacznie więcej siły potem na treningu, kiedy właśnie poprzedzę sobie tydzień przed okresem deloadem.
Do tego u mnie dochodzi do takiego głodu przed okresem, jeżeli trenuję trochę lżej, to potem po okresie chcę wykorzystać tą całą zmagazynowaną siłę, którą mam w sobie i naprawdę trenuję bardzo ciężko, bo wiem, że wtedy byłoby mi szkoda zmarnować mój czas, kiedy mogę sobie podźwigać tak, jak chcę. Z racji, że mam sporą objętość na treningu, to deload u mnie wygląda w ten sposób, że po prostu wykonuję taką samą ilość serii, taką samą ilość powtórzeń, ale ćwiczę z 50% ciężarem niż dotychczas. Czyli jeżeli wykonywałam, powiedzmy, w martwym ciągu 4 serie razy 4 powtórzenia razy 100 kilo, to na deloadzie będę robić 4 serie razy 4 powtórzenia, ale razy 50 kilo. Ja już po treningu i właśnie będę szamać posiłek potreningowy. Można powiedzieć, że to już jest mój obiad. Jest to tofu z makaronem, szpinakiem. W sumie obejrzcie sami, jak to przygotowałam. Wczoraj niestety padła mi bateria, już nie miałam jak nagrywać, a że nie miałam jej jak podładować, także dzisiaj się z Wami żegnam. I koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie treści byście chciały usłyszeć dotyczące tego treningu w następnym filmie, który na pewno się pojawi. I też sama muszę się przekonać co do vlogów, bo na razie kiepsko mi idzie, aczkolwiek postaram się, żeby było ich po prostu więcej na kanale, bo chcę też pokazywać Wam po prostu takie normalne dni, jak to u mnie po prostu wygląda. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć!